słychać? Witajcie z powrotem. Ej, słyszeliście już pewnie, że do Night City zaginął lotniskowiec Arasaki. Pojazd został namierzony przez interceptor przeciwnika. Zajmę się tym! Ty, kretynie! Nie odpuszczają! Jesteś blady jak trup. Ale się udało. Mówiłem. Stan medyczny wskazuje, że pasażer Wells jest w stanie krytycznym. No to się pośpiesz! Robię co mogę. Musisz wytrzymać, Jackie. Dasz radę? Pewnie. Sugeruję podtrzymać przytomność pana Wellsa. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz się z Misty, z matką. Jackie, nie zamykaj oczu. Misty wiedziała. Zawsze wiedziała. Ten biochip przychylny go dla mnie. Pasażer Wells nie żyje. Dokąd powinienem zawieźć ciało? Co? Program Excelsior zapewnia dostarczenie zwłok pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Gdzie mam je zawieźć? Cześć, siemanko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w grze Cyberpunk 2077. To był koniec, znaczy to był początek tego odcinka, ale koniec tamtego. Więc to jest w ramach przypomnienia, żebym nie musiał mówić. Także prawdopodobnie nasz friend Jackie chyba zmarł. Nie wiem, czy chcemy go gdziekolwiek zawozić. Zrobiłem taką fajną gwiazdkę. Więc na razie nigdzie zaczekać na mnie. Może uda nam się go jeszcze jakoś odratować. Czekaj, aczkolwiek. Zaraz wrócę. Oczywiście. Szczerze w to wątpię. Oczekuję w pokoju 204. Będzie mi smutno, jeżeli on umarł, bo wiązała się między nami więź i był w porządku i przede wszystkim fajne teksty dawał. Nie wiem, zobaczymy, czy on, ale raczej nie. Nie wiem, czy nie mogliśmy też... zawieźć go od razu, tam była ta pierwsza podpowiedź, no ale tego się już nie dowiemy. Aha, bo my w sumie spadliśmy. Dobra, ja mamy ten chip. Idziemy go oddać. Właśnie to robiliśmy w ostatnim odcinku. Syn zabił ojca tego Jarmogana Shaki, czy jak on tam miał. Doesn't matter. Ja tu sobie podniosę ten... musimy iść do góry, dobra. No nie wiem nawet co powiedzieć, no przykra sprawa. Chyba że zrobimy mu jakieś ekstra chipy, wstawimy mu sztuczne serce, czy co tam jeszcze się da. Ja chcę to podnieść. Nie wiem co to jest, ale to biorę. Okej, okay. O drzazgę, patrzcie. Dobra. Strasznie powoli idziemy, nie możemy przyspieszyć. Co to jest w obliczu katastrofy w skutkach epidemii? Od zwierzę.
coraz większą część wywiązania z Night City w trosce o zdrowie jego mieszkańców. My całkowicie eksminujemy ptactwa na terenie miasta oraz 30 km. Dobra. Także to był skok na głęboką wodę, no i ta głęboka woda niestety chyba pochłonęła ze sobą Jackiego. Zajęte? No co, mam zapukać? To ja. Czeka na ciebie. Jezus Maria, myślałem, że to Jackie, ale podobny do niego fest. Idziemy. WNS N54. Nawet podziemne stacje. To gówno jest wszędzie. Gdzie Wells? W samochodzie? Jak ci się kurwa wydaje? Nie tym tonem. Wykrwawił się na tylnym siedzeniu. Przykro mi to słyszeć. Relik? Nie udało się? Czy my możemy teraz troszeczkę oszukać? I wtedy byśmy dali... Mam go. Teraz tak, kluczowe, nie udało się. Mam go przy sobie, nie udało się. Mam go przy sobie. Nie, no dobra, mam go przy sobie. Mam go przy sobie. I tego się obawiałem. Co? Saburo Arasaka martwy? Wiecie, w co wy mnie wpierdoliliście? Zabiliście jebanego cesarza! Cesarza, kurwa! Teraz każdy, kto chociaż się zbliżył do tego gówna, ma na sobie wyrok śmierci! To ty nas w to wpakowałeś! Jak nas przygotowałeś do akcji? Nie wiedziałeś, że w hotelu będzie Saburo Arasaka? Nie sprawdziłem w jego pierdolonym terminarzu, a wam nikt nie kazał go zabijać. My go nie zabiliśmy. To nie byliśmy my! I to powiesz zabójcom Arasaki? To nie my? No okay, co, zabił go syn, tak? My myślmy zadaniowo. Parker, pieniądze i wyjeżdżamy z Night City. Ale najpierw to na twojej twarzy. To krew. Tam jest łazienka. Doprowadź się do porządku. Cóż za... Nawet nożyczki. Rozbij lustro? Chcemy rozbić lustro? Tak, wkurzmy się. Musieliśmy odreagować. Śmierć naszego kolegi. Kurde, żeby zaraz zwary nie było. Czyli już elegancko, patrzcie, jesteśmy gotowi. No dobrze. No zawsze coś, no. Nie mogę ryzykować. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Co ty robisz? Wybrałem żywot spokojnego człowieka. Żadnej chwały w śmierci. Co? Game over. Fatal error. Dopiero się zaczyna teraz gra? To był dopiero wstęp do gry? Przez ten cały czas? To wspaniale! Hej! No hej! Hej! Wszystko w porządku? Nigdy nie było lepiej. No nie wiem. Kim my jesteśmy? Nie możesz tam wejść. Bo co? Spokojnie! O kurwa! Patrzcie, to był ten jaś... Czekaj. No
już nie pokażę lusterko. Jesteśmy Keanu Reeves, Krista, guys! Jesteś naćpany. No to lepiej zejdźcie mi z drogi. Dzisiejszej nocy przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi. I co, i to tyle zamieszania o to, że on był całe dwie minuty, czy on dalej jest? Pieniądz to pieniądz, nie ma co pierdolić. Dobra, na razie. To nie jest życie. Obudźcie się, kurwa. Co cię ugryzło? Ile za niego? Johnny! Zaczekaj. Nie rób tego. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Mam odpuścić. To brzmi jak coś, co ty byś zrobił. Wiesz dlaczego? Bo zawsze byłeś pizdą, Kerry. Dam ci radę w imię dawnych czasów. Przestań być pizdą. Czas ruszyć naprzód. Dobra. Więc my ruszamy. A zatem, moi drodzy... Zmieniłeś się. Kręcisz mnie, jak się na mnie złościsz. Wsiadaj, zanim się rozmyślę. Dobra, w ogóle to jest jakiś całkiem inny wątek? Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż to. Dobra, nic, po prostu. Nie masz cię zdejmować. Czekamy, co się wydarzy dalej, no. Lecimy? Nie spodziewałem się tego w ogóle. O, dobra akcja. Rzuci peta na dół? Wiedziałem. Dobra, na razie nie mamy żadnego wpływu na grę. To miało być 2077, jak zostaliśmy... Pacyfika odcięta. Watson na ulicach czołgi. Skurwysyny. Zamieszki to nasza robota? Wayland odwraca uwagę Arasaki od wieży. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Nie jesteśmy harcerzami. Nie wiem, czy podoba mi się te ziarno, które mam włączone, czy tego nie wyłączyć czasem. Niby jest włączone te ziarno. Dobra, da z mederem. Nie w ogóle, co teraz... Co się stało? Ja umarłem i co? Ja pierdolę, nie znam fabuły gry. Muszę przeczytać. No entry. Ale we gonna open the entry. Wchodzimy w zasięg ognia. Strzelaj. Czy mam strzelać? Mam dość tego gówna! A to ona strzela. Zajmuję karabin. Strzelajcie! Dobra, na razie to... To. Bierzemy działko. A myślę, że wieżyczka to będzie... Pokonaliśmy. Myślę, że jak teraz zrobimy tą misję fabularną, to się zatrzymamy i ja bym chciał troszeczkę właśnie po mieście pochodzić, rozejrzeć się, zobaczyć co i jak. Johnny, pamiętasz plan? Niesiemy ładunek do windy, uzbrajamy go, opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Potem mamy mało czasu na ucieczkę, pamiętaj. Dobra. Bo tu nie mamy w ogóle tego. Podłączam się. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Nie ma czasu na szpyranie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej. A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij.
Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. Przecież ja nic nie mówię. I mówi to netrunnerka. Dalej! Dobra, wchodzimy tam. Przygotujcie się! Zaraz cię zobaczę, stopu. Śpi. Czy ktoś jeszcze chce zasnąć? Clear. Murphy. Chodźmy do Pendżabu przez Dwacha. Johnny, ładunek. Gdzie? No mam, no i co? Mam tobie go dać? Chcesz go? Siemka. Dobra, aha, tu mamy go podłożyć, dobra. Jak nazywała się ta bomba z Bushido 2? Kończ, musimy się stąd zwijać. Miast Gotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny. Dlaczego mam w ogóle jakoś tak dziwnie... Gdzie mam? Strzelaj w kable! Jest jeszcze coś. Musimy to wpiąć do wewnętrznej sieci. Kurwa. Znowu wcale nie chodzi o Arasakę, tylko o tę dziewczynę, tak? I tak nie zrozumiesz. Nigdzie z tobą nie idę. Masz 4 minuty, a potem odlatujemy bez ciebie. Otworzyłam drzwi. Uważaj na sukinsynów z Arasaki. Kocham cię, Spider. Cały świat mnie kocha. Kurwa! Naprzód! Czy ja mogę podnosić po nich broń? Nie mogę. Dobra, to idziemy tu szkodami. Kontakt, otwieram ogień! Dlaczego ja nie mogę sobie podnieść pod nich broni? No dobra, ale... To nie może tak wyglądać! A tak? Lepiej? Okej, tutaj jest przejście. Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. Wpinamy się. Fajny lodołamacz. Zagraniczne. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Amerykański. A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, ty jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta. Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe, teraz uciekaj. Okej, czy teraz nam pójdzie troszkę lepiej i będziemy mogli sobie... Posuwają się do góry. Pędź na dach. Pędzę. O! Jezu, to Adam Smasher. To co to znaczy? No jest wielki. Murphy? Drzwi zamknięte, ale długo nie wytrzymają. Biegnij, Johnny, pędź jak wiatr. Pędzę. Syk! Wciągaj mnie, koleżanku! Mówiłem, Silverhead. Mówiłem, że cię coś zabije. No to tyle właśnie nasz pan Johnny zagrał. Chyba, że coś jeszcze będzie.
まだ生きています。あ、ラサカタワー。わかりました、向かいます。Dobra, widziałem, że spakowali mnie do ciężarówki. Chcą mnie wywieźć z miasta. No i co już nas strzała? Jeszcze raz. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Nic im nie powiem. Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał? Auć. Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? Żadnej. W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? To bolało. Znam tego dziadka. Otsy. Ciokrzec-hanasiusr. Ej, to jest ten Saguro Balamalasakaramakiki? No idea. Dobra, spójrz nam dziadku w oczy. Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. No cóż, co ona ma na głowie? Co ona ma na głowie? Ale są losy gorsze od śmierci. Nie chciałem, żeby zginął. Nazy konoju na kotu. No, Saburo, no to przecież żyje. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. Daga sha wa chiga. Sha wa yuben daga, karera wa keshite uso o tsukanai. To co, oni go żywili? Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi sa ga aru. Czy ja czegoś znowu nie rozumiem? Hajimero. Saw killer załadowany, rozpoczęty transfer engramu. Tak. Jestem przeciężony. What the fuck? Za jakieś gierki. Oni mnie wypuścili, czy jestem w jakimś wielki sen? Okej, no. A ty? Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. To ciągle się gra zaczyna, czy ona się już zaczęła, bo... Dobra. Ja stawiałem nowego Windowsa, no. Wirus poszedł. Windows Defender nie wytrzymał naparcia wirusów i... Nie wiem, co się odpycham. Ciągle odpycham. Wyjebali mnie na śmierć. Dobra, i teraz pytanie. To jestem ja! To ja, Vi. No bak, widziałem, po ręce poznałem. Wygrzeb się. Miejskie wysypisko odpadów. Jak lecieliśmy, był 2023, czyli co, minęło tyle czasu? Oj, oj, no forma jeszcze nie ta, ale myślę, że zaraz wstaniemy. Power raid? Nie, to nie był power raid. To mogła być tak zwana holenderska Sisi. O, ktoś po mnie idzie. Czy to znowu ten Yagurama Kamasaki? Czy to ktoś inny? Nie znam typa.
Ciężki był. A to Dexter. O, siema, frajerze. Doprowadziłem cię do niego. Wszyscy inni też nie żyją. I Dexter też. Kurde, ja go chciałem zabić, ale dzięki, ziomek, wyręczyłeś mnie. Takumura. To jest syn tego Yakuma. Właśnie, Arasaka ma ojca jego. Tak. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1 godzin go ni atsuku. Kurwa. Milcz. Znowu bił mnie po tej mordzie. Jak tylko będę mógł wstać, wszystkich i rozpieprzę. Znaczek trochę jak Toyotam zajechało. Dobra. Nie wiem, co ogólnie nam się dzieje. I... Co? Hidoi nioi da. No, leżałem gościu w śmieciach. On za to strasznie migał mi przed oczyma. Ja bym się chciał czegoś więcej dowiedzieć. A w ogóle coś ciekawe, co z T-Bag? Czy ona się odnajdzie? Potrzebuje pomocy. Ciągle mi pokazuje, że jestem przeciążony. Czy tak na... Nie waż się znowu zemdleć. No dobra, 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 nie będę mdlał, ale powiedz mi... Nie zamykaj oczu. Kurwa. Dobra, typ nie żyje. Obaj potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Reaper Doga? Musimy znaleźć się u Reapera. I to szybko. No to co, jedyny to Wiktor nam pomoże. Wiktor poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieźć. Dzwoń. Dobrze. O, dzwonimy do Delamine. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pan poza strefą. Przyjedź po mnie. Zabierz mnie do Wiktora. Mistis Esoterica. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha.
Niezbyt głęboko, między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym, powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan mu nie pomoże. Nie chcemy, żeby ktokolwiek chyba umierał. Mam styki. Proszę go podpiąć. Albo jesteśmy mu potrzebni. Dobra, przenosimy go. Pod kątem, żeby pomóc mu, albo nie możemy umrzeć, bo on chce nas dostarczyć do kogoś. Dwie możliwości są tylko tak naprawdę. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! A ciekawe, czy Misty też już wie, że Jackie nie żyje? Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. On umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Co to znaczy dla nas? Istnieje ryzyko. Wiem, co robię. Ciągle gaśnie mi obraz. Nic nie mogę zobaczyć. Dajcie mi rzecz grać w końcu w tą grę. Dobra, ocknęliśmy się, także żyjemy. Ten Yokomuturu Komutu, dobra, dawajcie mi go, bo ja też chciałbym z nim porozmawiać. Dlaczego? Dlaczego? Czy tak, czy siak to się w końcu wyjaśni? O co tutaj Kaman? Na niezłej fazie jesteśmy, nie możemy się obrócić w inną stronę niż tylko patrzeć na niego. Na tego, jak tam, Reapera. Ja wiem, on tak się zastanawia, kurwa, dałem mu te oko i te dłonie. Nie odda kasy. Co z nim? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. A dniem? No w sumie dostaliśmy kulkę w łeb, znaczy nie wiem czy w łeb, ale tak to wyglądało. Przynajmniej jak Dexter oddawał do nas strzał, frajer jeden. A my byliśmy dla niego... uczciwi i honorowi i go nie wydaliśmy i nie sprzedaliśmy go tej typiarze, nie pamiętam jak ona miała, Parker. Byliśmy Jolajni. Słyszysz mnie? No cóż. Moja głowa. Klinika Wiktora. Jak się czujesz? Kurwa. Dzwoni mi w uszach. Miałem halucynację. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła. Było głośno, stałem na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałem ją do ludzi, ale wcale nie poczułem się lepiej. Czyli przez tą chwilę to my byliśmy potem... Keanu Reevesem? Nie śmiej się. Podkładałem bombę pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Zabili mnie. Nigdy w życiu nie byłem tak przerażony. Jak na sny, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłeś jej przeszłość. A. Widzę wspomnienia konstruktu? Jak to możliwe? Obaj jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Obaj? Kim jest ten drugi? Chyba raczej pierwszy. Johnny Silverhand. Terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Pierwszy raz widzę cię zakłopotanego. Zaczynam się bać. No... Nie zostało ci wiele czasu, Vi. Co? Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz... naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni.
Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A ty zostaniesz wymazany. Okej, tak to działa. Czyli w tym biochipie, który ukradliśmy, to jest. To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. To nie wiem, no czy tam odcinka nie zabraknie. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Okej, to wiem. Wpiąłeś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłeś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbierać się po czymś takim. Miałeś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Jestem potworem Frankensteina. Świetnie. Ciało to tylko ciało. Możesz je zmienić. Zastąpić chromem, całkowicie porzucić. Naprawdę paskudne rzeczy będą działy się z twoją psychiką. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ten jebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele? No, to w tej kwestii od niego nic nie zależy. To nieodwracalny proces, którego żaden z was nie może zatrzymać. Czemu po prostu nie usuniesz biochipu? Albo go nie wyłączysz? Jeśli go wyciągnę, umrzesz natychmiast. Ja mam rozkminę. Zanim nacisnę, to może... Ale to raczej... Nie, dobra. Mów do mnie. Jesteś moim przyjacielem. To nie jest możliwe, żeby Jackie przeżył, no bo faktycznie, no wyciągnęliśmy. Jeśli nie możesz mnie uratować, doradź mi, co mam zrobić. Proszę. Baw się przez te kilka tygodni. Nie wiem. Misty! No właśnie, jak już wspominałem, ciekawe, czy Misty już wie. Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. No nie fajnie. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłem, że umieram. I umarłem naprawdę. Ale teraz żyjesz. Sen może zaraz umrzesz. Małym misterium śmierci. Namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłem. A może ja faktycznie nie żyję? Czekaj. Nie zagręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywał regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Co, będziemy mogli się zamieniać w niego? Dajesz mi pigułki, które obudzą tego sukinsyna i sprawią, że szybciej umrę? Przez jakiś czas będziesz czuł się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psyche. Poczujesz, że dawny wij się rozpada i staniesz się obcy dla samego siebie. To będzie przerażające i bolesne. To po chuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb.
dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Dziwnie trzymał tą butelkę. Mam dla ciebie coś jeszcze. Co? Zobacz. Tylko już niech mnie nikt nie bije. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście. Kurde, zrobili mi medalion, ten. Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Wiesz co, na razie to... Ona też nie wygląda na wyspaną. Misty. Jeśli chodzi o Jackiego... Tak? Dużo o tobie mówił. Naprawdę dużo. Pokłóciliśmy się, zanim pojechał na waszą akcję. No szkoda tego Jackiego, to naprawdę. Wiedz, że nie był na ciebie zły. Wiem. Żałuję tylko, że nie mogliśmy przeżyć naszych ostatnich wspólnych chwil inaczej. No to prawda, szkoda chłopa. Kurde. Ale nie myśl już o tym. Połóż się, proszę. Spróbuj zasnąć. Dobra. My idziemy spać. I tym samym kończymy odcinek na dzisiaj. Ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie, jak otrzyma tego. Ja kończę na dzisiaj ten odcinek. I widzimy się w kolejnym. Cześć.